Piątek, 29 dzień marca, 7:30, a to oznacza, że czas rozpocząć Onet Rano Raport, czyli tę część piątkowego Onet Rano, w której zajmujemy się polityką i sprawami międzynarodowymi. To są dwa tematy, które dziś nam zdominują, i przegląd prasy, i rozmowę z naszym gościem. Ale na początek to, o czym dziś piszą dzienniki, to, o czym dziś piszą portale. Gazeta Wyborcza dziś publikuje, podobnie jak kilka innych europejskich dzienników, rozmowę z Donaldem Tuskiem. Tytuł tej rozmowy brzmi: jesteśmy w epoce przed... wojennej. No to są te słowa, które Donald Tusk co jakiś czas przywołuje, ale w tej rozmowie padają naprawdę mocne cytaty. No to kilka z nich specjalnie dla Państwa. Nie chcę nikogo straszyć, ale wojna nie jest już pojęciem przeszłości, jest realna. W gruncie rzeczy zaczęła się ponad 2 lata temu. To, co obecnie najbardziej niepokoi, to fakt, że możliwy jest dosłownie każdy scenariusz. Takiej sytuacji nie było od 1945 roku. I dalej Donald Tusk mówi tak: wiem, że to zabrzmi druzgocąco, zwłaszcza dla ludzi z młodszego pokolenia, ale musimy się mentalnie oswoić z nadejściem nowej epoki, epoki przedwojennej. Nie przesadzam, z dnia na dzień jest to coraz bardziej widoczne. I chyba najmocniejszy cytat z tego wywiadu, który brzmi tak: żyjemy w najbardziej krytycznym momencie od czasów zakończenia II wojny światowej. Następne 2 lata zdecydują o wszystkim. Jeśli nie będziemy w stanie wesprzeć Ukrainy wystarczającą ilością sprzętu i amunicji, jeśli Ukraina przegra, to nikt w Europie nie będzie mógł się czuć bezpieczny, mówi Donald Tusk w rozmowie dla kilku europejskich dzienników, w tym też dla Gazety Wyborczej. Jest również o kwestii dotyczącej zboża, które z Ukrainy wjeżdżało do Polski, przy okazji też protesty rolników. O to wszystko pytany jest polski premier, ale faktycznie najmocniejsze słowa dotyczą tego, co dzieje się przy okazji wojny w Ukrainie. No a tam, czyli za naszą wschodnią granicą, dzieje się bardzo dużo, i to bardzo dużo złego. Dziś w nocy kolejny zmasowany atak rosyjski, o czym czytamy no niemal na każdym portalu. Ja Państwu teraz pokażę Rzeczpospolitą, wydanie internetowe. Duży atak powietrzny Rosji na zachodnią Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Do tego za chwilę wrócimy. W nocy z 28 na 29 marca Rosja przeprowadziła atak powietrzny na Ukrainę z użyciem bombowców strategicznych, ciężkich myśliwców i dronów kamikadze. Ten atak trwał około 9 godzin. Zaatakowanych zostało kilka ukraińskich miast. No i teraz wróćmy do tych myśliwców, które zostały poderwane, bo o tym też czytamy na portalu X. Wpis dowództwa operacyjnego, które to pisze o tym właśnie, że myśliwce zostały poderwane, że operują polskie i sojusznice i sojusznicze statki powietrzne, czyli właśnie myśliwce, i to może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu. I to od razu uspokajamy tych z Państwa, którzy mogli dziś o bardzo wczesnych godzinach porannych słyszeć jakieś samoloty gdzieś nad swoimi głowami, to są właśnie te samoloty, które zostały podniesione w celu no, sprawdzenia tego, co dzieje się na polskim niebie. Wszystko jest u nas w porządku. To kolejny atak rosyjski na terytorium Ukrainy, w związku z czym właśnie sojusznicze i też polskie myśliwce zostały przygotowane do tego, aby sprawdzać, co dzieje się w przestrzeni powietrznej. Z kolei Wołodymyr Zełenski, tutaj zrobię coś, co robię dość rzadko, bo sięgnę do mediów zachodnich. W rozmowie z CBS, to jest telewizja amerykańska, mówi o tym, co dzieje się na froncie. Proszę zobaczyć, gdzie jest Zełenski. To jest jedno z miast na wschodzie Ukrainy, zupełnie zniszczonej. Zełenski mówi tak: Rosja na 100% wykorzystuje przerwę we wsparciu USA dla Ukrainy. Nie mamy już prawie w ogóle artylerii. Nie mamy już prawie w ogóle artylerii. Powtórzę te słowa Wołodymyra Zełenskiego. I jeżeli nie będzie wsparcia ze strony Zachodu, to Ukraina nie będzie w stanie opierać się dłużej rosyjskiej napaści. A to z kolei oznacza, że ofensywa, która jest przygotowywana przez armię Władimira Putina na przełomie maja i czerwca, no to może przynieść skutek właśnie taki, jaki Rosja by chciała, czyli po prostu Ukraińcy nie będą w stanie ich zatrzymać. O tym wszystkim mówi Wołodymyr Zełenski w rozmowie z telewizją CBS News. No to na koniec przeglądu prasy do Polski się przenieśmy, bo u nas oczywiście mówimy o tym, co dzieje się w Ukrainie, mówimy o tym, co dzieje się przy okazji tych trudnych sytuacji a propos protestu rolników, ale mówimy też o komisjach śledczych. No dziś o tych komisjach śledczych czytamy również w dzienniku Gazecie Prawnej. Jak wyjść ze spektaklu? Taki jest tytuł rozmowy z profesorem Antonim Dudkiem. No i przypomniana jest ta pierwsza komisja śledcza, czyli komisja, która badała aferę Rywina. No ale przy tej okazji też pojawiają się pytania dotyczące tego, czy w ogóle komisje śledcze są w stanie coś wyjaśnić. No i tutaj
odpowiedź na to pytanie ze strony pana profesora brzmi tak. W Sejmie działają 3 komisje śledcze, a niewykluczone, że powstaną kolejne. Czy któryś uda się wyjaśnić coś do końca? Mocno w to wątpię, mówi profesor Antoni Dudek. Dużym sukcesem będzie na przykład ujawnienie spisu osób inwigilowanych za pomocą Pegasusa, szczególnie jeśli potwierdzą się informacje, że znajdują się na niej także prominentni politycy PiSu. Miałoby to daleko idące konsekwencje dla spójności obozu prawicowego. Tyle na temat tego, co mogą wyjaśnić komisje śledcze. Profesor Antoni Dudek nie wierzy w to, że faktycznie mogą one cokolwiek wyjaśnić. Jest to w dużej mierze spektakl polityczny. No i przy okazji Pegasusa, ale też przy okazji inwigilacji. No dużo ostatnio dzieje się w polskiej polityce. No i też teraz artykuł, który jednocześnie wprowadzi nam dzisiejszego gościa. Kamil Dziubka wczoraj napisał u nas w Onecie artykuł, który brzmi tak. Jego tytuł. Zwrot w sprawie Krzysztofa Brejzy. Kłopoty. Ważny prokurator. I skrót tego, o czym jest ten artykuł, bo sprawa rzeczywiście jest bardzo interesująca. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłą prokurator okręgową w Gdańsku, która z kolei chciała postawić zarzuty Krzysztofowi Brejzie. Tak dowiedział się Onet i napisał to Kamil Dziubka. Gdańska prokuratura we wniosku o uchylenie immunitetu polityka PO jesienią ubiegłego roku, przypomnę, że wtedy trwała kampania wyborcza, oparła się wówczas prokuratura na dowodach, które już wcześniej zostały uznane za niewiarygodne i zataiła też, że materiały przeciwko Brejzie zostały zdobyte z użyciem systemu Pegasus. No i tak brzmi w skrócie ta właśnie kwestia. No a teraz już osoba, o której jest ten artykuł, czyli Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej, jest Państwu moim gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jak pan reaguje na to wszczęcie śledztwa w sprawie pani prokurator, która zajmowała się, no jeszcze jakiś czas temu, panem i pana immunitetem? Panie redaktorze, prokuratura Ziobry polowała na mnie przez kilka lat. Nie była w stanie znaleźć nic. W głównym wątku operacji ruszakowo-balonowo-dmuchańcowej, bo sprawa dotyczyła, wątek podstawowy dotyczył tego, że była działaczka PiS, zorganizowała w urzędzie proceder wałków na gadżetach promocyjnych, między innymi dmuchanych zamkach, pluszowych wiewiórkach. W tym wątku zostałem oczyszczony z jakichkolwiek podejrzeń. Nie miałem z tym nic wspólnego. Ta osoba mnie pomawiała i prokuratorzy Ziobry dobrze o tym wiedzieli. Ten akt oskarżenia został skierowany. Natomiast, żeby nie skompromitować się w oczach opinii publicznej, że użyto Pegasusa do jakiejś wielkiej afery związanej z pluszowymi misiami, z długopisami i z dmuchanymi zamkami, w kampanii wyborczej pół roku temu prokuratura Ziobry postanowiła desperacko rzucić uchylenie mi immunitetu w momencie, w którym nie było już posiedzenia Senatu i nie było posiedzenia Komisji Immunitetowej, tak żeby obsmarować mnie czymś brzydkim. Ja oczywiście zrezygnowałem z tego immunitetu, natomiast teraz widać prokuratura wszczyna śledztwo, żeby zbadać okoliczności, bo te okoliczności są skandaliczne. Jak ustaliła pani redaktor Ewa Iwanowa, prokurator inny Ziobry, który nadzorował to postępowanie, był przeciwny kierowaniu tego immunitetu. Prawdopodobnie ten człowiek wiedział, że jestem wyrabiany i nie godził się na to. Miał sporządzić notatki służbowe. Bardzo chciałbym, żeby Komisja Śledcza jak najszybciej z tymi notatkami się zapoznała. Co ciekawe, inni prokuratorzy Ziobry w toku kilku lat polowania na mnie podawali się do dymisji. Między innymi poprzednik tej pani, pan Kierski, podał się w 2023 roku, o czym informowaliście w Onecie, do dymisji. I to jest obraz katastrofy całego tego postępowania związanego z Pegasusem, tworzenia pretekstu, no i takiej próby brzydkiego uświnienia mnie w kampanii wyborczej w momencie, w którym oni dobrze wiedzieli, że Senat się już nie zbierze. Tak jak Onet podaje, rzeczywiście ten materiał był oparty na zweryfikowanych wcześniej negatywnie pomówieniach. To jest rzecz skandaliczna. Wierzę w sprawiedliwość i wierzę w to, że osoby winne w prokuraturze Ziobry dawnej, które nie miały charakteru i które dopuszczały się tej podłej próby ubrudzenia przeciwnika politycznego w kampanii wyborczej czymkolwiek, to te osoby poniosą odpowiedzialność, bo nie kierowały się zasadami kodeksu postępowania karnego. Niestety prawdopodobnie kierowały się wytycznymi ludzi Ziobry. Zbigniew Ziobro, przywoływał go pan kilka razy, no teraz znów głośno jest o byłym ministrze sprawiedliwości, głośno jest o Funduszu Sprawiedliwości, z którego właśnie zakupiony miał być Pegasus, o którym już mówiliśmy, do którego jeszcze wrócimy. Jak pan ocenia sposób, w jaki służby weszły do domu Zbigniewa Ziobry, do mieszkań też jego współpracowników, do biur, do pokoju w hotelu sejmowym byłego wiceministra sprawiedliwości? Jak pan ocenia styl działania służb? My odwykliśmy od normalności. Nagle
wszyscy otwierają oczy i mówią: wow, co się dzieje? Służby działają. Prokuratura ściga przestępców. Prokuratura zbiera dowody tam, gdzie ma materiał, łącznie z przeszukaniami. I wszyscy robią oczy: wow. No, nie, to nie jest wow, to jest normalne państwo. To jest państwo, w którym przywrócone zostały standardy. I to, że pohukują politycy Ziobry suwerennej Polski, robią jakiś show, próbują się dostać tam do tego domu, nie wiem, po to, żeby chyba utrudniać działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no to świadczy o tym, że państwo działa, ale z drugiej strony ludzie bliscy Ziobrze no jakiś spektakl tutaj odstawiają. To nie jest turniej pluszowego misia. To jest bardzo twarde, poważne śledztwo, które dotyczy wyłudzeń z prawdopodobnym wątkiem udziału w tych wyłudzeniach ludzi na szczytach państwa. Chodzi o gigantyczne złodziejstwo na dziesiątkach, setkach milionów złotych. Chodzi po prostu o rozbicie układu przestępczego, który prawdopodobnie miał wpływ w prokuraturze również i w Ministerstwie Sprawiedliwości. I proszę zauważyć jedną rzecz. Działania służb zostały zweryfikowane przez sąd. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie i zdecydował przecież o bardzo wysoko postawionych funkcjonariuszach Ministerstwa Sprawiedliwości, o osobach, które wcześniej miały nieposzlakowaną opinię, kobietach, osobach niekaranych. Ta decyzja zapadła na kilka dni przed świętami. Czyli sąd zdecydował, że ten materiał dowodowy jest bardzo ciężki i bo podjął decyzję o najcięższym środku zapobiegawczym i mamy jeszcze też doniesienie Onetu o zeznaniach dwóch wysoko postawionych urzędników, którzy prawdopodobnie poszli na współpracę z prokuraturą i ujawniają ten mechanizm przestępczy. Nie nabierajmy się na tę kakofonię, na ten teatr polityków Solidarnej Polski. Pozwólmy działać niezależnej prokuraturze i służbom, bo ludzie Solidarnej Polski odprawiają jakiś teatr dla najwierniejszej, najtwardszej części swojego elektoratu, a w tym przypadku państwo działa i państwo rozbija grupę przestępczą, rozbija jakiś układ paramafijny. No to jest tak, jak kiedyś państwo walczyło rzeczywiście z Wołominem, z Pruszkowem, z mafiami. Wtedy nikogo nie dziwiło, że rzeczywiście służby wchodziły do domów, mieszkań i zabezpieczały materiał dowodowy. No niestety mamy z analogią. Czyli porównuje pan ekipę, która jeszcze kilka miesięcy temu rządziła Polską, do tych najbardziej brutalnych mafii z lat 90. Jeśli chodzi o wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Prokuraturze Krajowej, bo przecież w sprawie księdza Olszewskiego, co ujawnił reporter TVN24, pojawił się wątek wpływania przez ludzi z Ziobry z Prokuratury Krajowej, dopytywania o działania łódzkiej skarbówki. Uważam, że mamy do czynienia z układem paramafijnym, rzeczywiście z taką zorganizowaną grupą bardzo potężną, przestępczą, która dysponowała w kluczowych instytucjach państwa wpływami i prawdopodobnie wykorzystywała je do ochrony interesów. No, wielka mafia, no, wyłudzanie pieniędzy, pranie pieniędzy, i osłona w części prokuratury w oparciu o ludzi zaufanych. Te rzeczy, te wątki muszą być zweryfikowane, a państwo działa. Obecnie państwo rzeczywiście wielką grupę przestępczą rozbija. No, rozbija układ mafijny na szczytach, tak jak wcześniej udało się rozbić grupę w MSZ. I to jest też tragedia, że takie grupy działały w ministerstwach. No, afera lewych wiz. A tu mamy do czynienia z aferą w Ministerstwie Sprawiedliwości. No, no panie redaktorze, no, wysocy urzędnicy zostali aresztowani z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jaki to jest obraz państwa Ziobry i państwa PiSu? Ministerstwo Sprawiedliwości, ministerstwo, które powinno być wzorcem funkcjonowania państwa, wzorcem praworządności. Ludzie ze szczytów Ministerstwa Sprawiedliwości zostali aresztowani na podstawie bardzo twardych dowodów. I wiele na to wskazuje, że inne osoby również mogą spotkać się bardzo szybko z wymiarem sprawiedliwości. A jeszcze wracając, sprawa dotyczy, ja znam ten wątek księdza Olszewskiego. Ujawniłem państwu 30 listopada ubiegłego roku, o co tam chodziło z profetostisą. Ujawniłem państwu, że Piotr W. został aresztowany. I prawdopodobnie doszło tam do przeprania pieniędzy poprzez fikcyjną umowę najmu placu pod budowę kilku milionów złotych, tak żeby to wróciło poprzez zakon do Profeto.
Ujawniałem też Państwu, że bardzo skutecznie zadziałała łódzka skarbówka w 2022 roku. Dyrektor Izby Skarbowej powinien dostać najwyższe odznaczenie państwowe, bo on doprowadził do zablokowania kont tej firmy TISO, Piotra W. I za karę został po kilku dniach, szanowni państwo, zdymisjonowany. Wpierw mu przedłużyli kadencję na 4 lata, potem go ukarano dymisją. Ten wątek też musi być zbadany. Szacunek dla urzędników łódzkiej skarbówki, ale należy zbadać wątek wpływów ludzi z prokuratury Ziobry, bo wiem, że takie wpływy wywierano na tych ludzi. Były telefony z prokuratury krajowej do urzędników łódzkiej skarbówki z rozpytywaniem o tę sprawę. I ten wątek przypomina rzeczywiście działanie jakiejś zorganizowanej grupy przestępczej, że urzędnika skarbówki, który ściga przestępców i działa w imię Rzeczpospolitej, karze się odwołaniem. A w tle występują bardzo poważne nazwiska ludzi, którzy pełnili bardzo poważne funkcje w rządzie. No i tu Adam Bodnar, czyli minister sprawiedliwości, mówi o tym, że to, co teraz się dzieje, te zatrzymania, to, o czym opowiadamy przy okazji Funduszu Sprawiedliwości, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Teraz pozwoli pan, panie pośle, cytat ze Zbigniewa Ziobro, który wczoraj w Polsacie mówił tak. Decyzje w sprawie Pegasusa były kierunkowo moimi decyzjami. Nie podejmował ich Jarosław Kaczyński. Pegasus był po to, żeby chronić Polaków przed przestępcami, a taki był cel Funduszu Sprawiedliwości. Koniec cytatu. Jak pan, czyli człowiek, który był inwigilowany systemem Pegasus, Gazos reaguje na takie słowa. O, to powiem panu, nie dosłyszałem tej części. Jeżeli Zbigniew Ziobro powiedział, że to były jego decyzje kierunkowe, tak jak pan tu cytuje, no to jest dla mnie bardzo ciekawa informacja. Sprawa polowania na mnie, na mojego ojca przy użyciu Pegasusa została opisana w książce Polska na podsłuchu redaktora Michała Kokota, opisana też w Superwizjerze, dokumencie TVN i w wielu publikacjach prasowych, również Onetu. I rzeczywiście jednym z elementów wątków w tej sprawie pojawiają się działacze Solidarnej Polski. I w tej sprawie, w materiałach sprawy pojawiają się znajomi Zbigniewa Ziobry. I bardzo chciałbym, żeby komisja śledcza zbadała również ten wątek. Bo ten Pegasus, oprócz tego, że służył do podsłuchu sztabu, do wpływania na wyniki wyborów, do kompromitowania mnie poprzez publikację zafałszowanej korespondencji, wygrałem w tej sprawie sprawę z TVP. Wygrałem 7 spraw różnych związanych z Pegasusem, ujawniając, że to wszystko było oparte na kłamstwach, ale tłem w tej sprawie i bardzo istotnym wątkiem rzeczywiście jest grupa znajomych Zbigniewa Ziobry i bardzo chciałbym, żeby ten wątek przez Komisję Śledczą był wyjaśniony. Dlatego jeżeli pan redaktor mówi o kierunkowaniu jakimś sprawy przez Ziobrę, przepraszam, kierunkowaniu Pegasusa przez Ziobrę, to pewne rzeczy zaczynałem układać się tutaj w całość. Zbigniew Ziobro, przepraszam, Jarosław Kaczyński mówił o tym, że Pegasusa użyto wobec 99%, to są terroryści, szpiedzy, najgorsi przestępcy, terroryści, szpiedzy, a 1% to mógł być Brejza z Giertychem. I Brejza, który miał popełniać jakieś odrażające przestępstwa. Szanowni państwo, ja nie byłem nigdy o nic oskarżony, ale trzykrotnie Jarosław Kaczyński powtarzał tego typu insynuacje. Mamy z nim też proces, ale ten wątek właśnie też możliwego wpływu na to wszystko środowiska Zbigniewa Ziobry jest bardzo istotny i powinien zostać wyjaśniony. A Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Ja czytałem przy okazji przeglądu prasy rozmowę z profesorem Antonim Dudkiem, fragment tej rozmowy. No, pan profesor, jak zresztą i część ekspertów, on mówi jednoznacznie, że ta komisja, która działa w Sejmie, która bada sprawę Pegasusa, no nie działa najbardziej sprawnie. No i tutaj też no być może niewiele uda się jej wyjaśnić, co pokazało przesłuchanie i prezesa PiSu i ostatnio pana byłego wiceministra Wosia, że komisja po prostu sobie nie radzi. Jak pan ocenia działania tej komisji? Panie redaktorze, z perspektywy osoby, która zasiada w dwóch komisjach śledczych, można powiedzieć weterana komisji śledczych, powiem tak, no po pierwszym, po drugim przesłuchaniu nie można oczekiwać jakichś wielkich efektów, bo praca komisji śledczych to jest praca koronkowa, to jest praca bardzo ciężka, to jest praca, która wymaga kilkudziesięciu przesłuchań, zebrania dużego materiału, czasami konfrontowania zeznań, wyjaśnień. Nie przesadzajmy, Jarosław Kaczyński odstawił wulgarny spektakl, ale Jarosław Kaczyński pogubił się też w wielu pytaniach, ujawnił między innymi, że miał informację o zakupie tej cyberbroni, mimo że nie powinien jej mieć, bo był zwykłym posłem. Pan Woś również dostarczył ciekawego materiału komisji, dlatego dajmy komisji spokojnie pracować, zgodnie z jej planem, zgodnie z taktyką
Pamiętajmy też, że sprawa jest wrażliwa, bo dotyczy komisji śledczej, która pierwsza w historii operuje na nerwie państwa, jakim jest obszar pracy operacyjnej służb. I domyślam się, że duża część tego materiału to jest materiał ściśle tajny, bo dotyczy po prostu technik operacyjnych, sposobów realizacji ich. I dajmy spokojnie komisji zrealizować jej plan. Jestem przekonany, że pani przewodnicząca Sroka, która jest doświadczoną policjantką, też przy pomocy pana przewodniczącego Bosackiego, który z kolei ma ogromne doświadczenie z komisji senackiej, wyświetlą kulisy całej tej operacji Pegasusa przeciwko polskiej opozycji wówczas. Panie pośle, a co mówi się w kuluarach w Brukseli, w Strasburgu? Pan jest europosłem, bywa pan przecież w Europarlamencie bardzo często. Co mówi się w kuluarach Europarlamentu o tym, co teraz dzieje się w Polsce? Czyli wróćmy do kwestii Zbigniewa Ziobro, do kwestii przeszukania jego domu jego byłych współpracowników. To jakoś jest komentowane na korytarzach w Brukseli? To znaczy politycy zachodniej Europy dopytywali o to, kiedy przewrócona zostanie praworządność. Ich bardzo interesował, w ogóle byli w szoku, kiedy rozmawialiśmy o mediach na przykład rządowych, że PiS był w stanie stworzyć taki segment mediów rządowych. A teraz te pytania, te rozmowy rzeczywiście dotyczą tego, że wreszcie prokuratura działa. I to są tak, to jest zwracanie uwagi na to, że udało się Polakom, wyrazy szacunku dla oczywiście Donalda Tuska przekazują politycy europejscy i widzą w nim człowieka, który zawrócił Polskę z drogi autorytarnej, z drogi białoruskiej. To jest taka powszechna opinia, że jest liderem europejskim, który odbudował wartości w Polsce, odbudował filary. Co do Zbigniewa Ziobry, no nie ma on najlepszych notowań, czy też Jarosław Kaczyński. No, uważani są za ludzi, którzy próbowali budować w Polsce system taki paraautorytarny, gwałcąc podstawowe zasady Unii Europejskiej, czyli oczywiście praworządność, demokrację. W Parlamencie Europejskim działała Komisja Śledcza do spraw Pegasusa i ten wątek wpływania na przebieg wyborów dla polityków zachodnioeuropejskich był najbardziej bulwersujący. Oni nie byli w stanie uwierzyć, że w Polsce można było pozyskiwać materiały z Pegasusa, kompromitować ludzi, organizować jakieś nagonki w oparciu o media rządowe i to w kampanii wyborczej, żeby wyborcy podejmowali takie, a nie inne decyzje. I w tym kontekście jakby jest radość polityków zachodnioeuropejskich z tego, że Polska powróciła do tego kręgu kultury z Zachodu w Panie oparciu pośle, o wartości, standardy funkcjonowania państw. Panie pośle, to na koniec, jak pan teraz widzi te kwestie rozliczeń, które dotyczą Funduszu Sprawiedliwości, czyli w dużej mierze też Pegasusa, bo przypomnę, że właśnie z tych pieniędzy został on zakupiony, to pan, jako osoba, która była inwigilowana tym systemem, pan i pana żona często w mediach mówiliście o tym, ile was rodzinnie kosztowało to, ta kwestia inwigilowania i to, co działo się później i wokół tej sprawy. Czy pan dziś tak po ludzku odczuwa satysfakcję, że ten czas rozliczeń się rozpoczął? Ja odczuwam satysfakcję z tego, że jest sprawiedliwość, że przywrócone zostało znaczenie sprawiedliwości i że państwo zaczyna działać. I mi chodzi tylko o jedną sytuację i to następuje, że jeżeli są przepisy prawa karnego, przepisy procedury karnej, które wymagają od prokuratora ścigania przestępstwa, to prokurator nie boi się ścigać przestępców, nawet jeżeli pełnią bardzo ważne funkcje, bo pełnili ważne funkcje państwowe. I bardzo mi zależy na tym, żeby ci wszyscy ludzie, którzy organizowali te operacje, ludzie, którzy złamali płytę, ludzie, którzy zastraszali świadków, ludzie, którzy wypuszczali przecieki do TVP, ludzie, którzy manipulowali, zafałszowywali moją korespondencję, ludzie, którzy wpływali na prokuratorów, ludzie, którzy kierunkowali działania służb, żeby ci ludzie ponieśli odpowiedzialność, bo chodzi o to, żeby ta historia nigdy się nikomu nie powtórzyła. Panie redaktorze, mnie robił zespół, który robił Barbarę Blidę w 2007 roku, tak? To znaczy ten wniosek, o którym pan mówił, rzucony w Senacie, kiedy już nie było Senatu, no to Sierak go też kierował. No Sierak Krzysztof, który też, można powiedzieć, stał za sprawą Barbary Blidy, on pojawia się w tym wątku.
Sierak Ocieczek, który był w domu Blidy, wypisywał wniosek na mojego Pegasusa. Święczkowski, który zajmował się Blidą, potwierdzał ten wniosek na Pegasusa. Oczywiście był Ziobro, ale też w wątku medialnym, no to był ten sam schemat ludzi. Cały ten aparat nienawiści wobec mnie uruchomiła też pani Gargas. Przypomnę, że dzień przed śmiercią Barbary Blidy, pani Gargas o tych wątkach robiła materiał, jakby zapowiadając kampanię jakąś informacyjną. To było opisane w raporcie Komisji Śledczej do spraw Barbary Blidy. Czyli Sierak, Święczkowski, Ocieczek, powtórzenie tego samego schematu, można powiedzieć, działania. I ja powiem jedno, ja nie będę Barbarą Blidą i bardzo mi zależy, żeby nikt w Polsce nie był nigdy już Barbarą Blidą.